Obecnie nie wiadomo zbyt wiele w kwestii rewitalizacji połączeń kolejowych z Jeleniej Góry do Karpacza i Kowar. Jednak każde tego typu spotkanie władz województwa z przedstawicielami lokalnych gmin ma przybliżać nas do tego celu. Przejęliśmy już 19 odcinków kolejowych, 22 zakładanych, w tym również linie, o której dzisiaj rozmawiamy, więc Ogorzelec, Kowary, Mysłakowice, Jelenia Góra. Pierwsze spotkanie z włodarzami gminy tego regionu, powiatu karkonoskiego, związanego z uruchomieniem linii Jelenia Góra-Karpacz, Jelenia Góra-Kowary. Mamy nadzieję, że wspólnie postrzegamy cel, jaki jest, czyli uruchomienie połączenia kolejowego. A chcemy usłyszeć, czy są gotowi współfinansować rewitalizację tej linii kolejowej i jaki mają pomysł na funkcjonowanie kolei w tym regionie. Wiadomo, że inwestycja będzie musiała zostać podzielona na etapy. Pierwszy etap do Mysłakowic, do Karpacza i do Kowara i późniejsze rozważenie odcinka do Kowar Górnych z ewentualnym zrewitalizowaniem przepięknego tunelu w rejonie Ogorzelca i dalej połączenie Kowar z Kamienną Górą. Z tego studium wykonalności, które było robione parę lat temu, wynika, że ta struktura właściwie jest jeszcze nie do końca zdewastowana i nie do końca rozkradziona, tak to można powiedzieć. I chyba ten odcinek właśnie Jelenia Góra-Mysłakowice jest tym najprostszym. Natomiast od Mysłakowic już każdy z tych odcinków rodzi pewnego rodzaju problemy. Jeżeli rozmowy pójdą dobrze, a jestem przekonany, jak mówiłem, że pójdą dobrze, to w 2023 roku już nasze pociągi, nasza kolej dolnośląska będzie mogła przewozić pasażerów. Jednak do tego momentu jeszcze daleka droga, a inwestycja, zanim dojdzie do skutku, musi pokonać wiele przeciwności. Jedną z nich są pieniądze, a tych potrzebnych będzie nawet 100 milionów złotych. To wszystko zależy, jaki będzie ostateczny poziom finansowania, dofinansowania z różnych źródeł. A wiadomo, że jeżeli Polski Ład, no to na inwestycje infrastrukturalne jest dofinansowanie 95%. Jeżeli mówimy o środkach unijnych w ramach RPO, jest to dofinansowanie 70%. Więc tak jak mówię, ostateczna decyzja zapadnie wtedy, kiedy będziecie znali źródło finansowania tego przedsięwzięcia. Władze województwa nie ukrywają, że kluczowe dla realizacji tej inwestycji jest finansowe zaangażowanie się w nią lokalnych samorządów. Na dzień dzisiejszy nie mamy takich pieniędzy, bo nie mamy pieniędzy, nie wiemy, jak będą kształtowały się podatki w latach przyszłych. Natomiast zawsze jest możliwość rozliczenia się banerowo, na przykład za podatki, na przykład za inne świadczenia. Na pewno jest możliwość rozmowy. Dużo niewiadomych. Jesteśmy realistami, zdajemy sobie sprawę z tego, że w jakim stopniu trzeba będzie partycypować w kosztach utrzymania tej linii czy wybudowania tej linii. Natomiast na razie bardzo wstępne szacunki, rozmowy. Na pewno rewitalizacja linii kolejowej jest potrzebna i gmina Mysłakowice jest zainteresowana, żeby tą linię rewitalizować. Jeżeli chodzi o finansowanie, ja dzisiaj nie mogę zagwarantować żadnych pieniędzy, ponieważ jest to kwestia budżetu gminy i kwestia radnych, którzy muszą ten temat omówić, przegłosować i podjąć decyzję. W przestrzeni publicznej w naszym regionie pojawiają się sceptyczne głosy na temat tej inwestycji, które wątpią w szansę powodzenia całej operacji. Ja bym powiedział w ten sposób, najlepiej nic nie robić, tak? Położyć się spać, rano wstać, coś tam zrobić i ponownie się pobożyć. Po to są samorządy, żeby realizowały potrzeby, aspiracje, ambicje mieszkańców. W tej chwili ta komunikacja publiczna jest podstawą. To jedna rzecz. Jest bardzo bezpieczna, jest bezpieczniejsza. Im więcej osób w pociągach, im więcej osób w autobusach, tym mniej samochodów na drogach. Jak mniej samochodów na drogach, jest tam bezpiecznie, ale przede wszystkim kwestia ekologii. Przygotowania do rewitalizacji linii kolejowych w naszym regionie właśnie się rozpoczęły.